No dobra, koledzy i koleżanki, koniec. Zmierzyłem jeszcze raz plato. Nie jest tak, jakbym chciał. Sami zobaczcie, co jest. Niecałe 25 plato. Czyli 20 ile? Bo nie widzę. Później sobie obejrzę na tym filmie. Aczkolwiek z tego, co widzę, no to jest ile? Kurczę, no nie widzę, słuchajcie. Natomiast z tego widzę skalę. Okej, trochę oddalę. 21, 2, 3. No dobra, 24. Plato. Nie jestem zadowolony. Za mały zasyp. Mógłbym zdać 2 kilo jeszcze spokojnie dla ile. Podejrzany był mi ten zasyp, szczerze powiedziawszy. 12 kilo. Robiłem to według receptury z piwowara. No ale dobra, 23, niech będzie 23. Styl to styl. Słuchajcie, piwo się już jakby podzieliło samo. Wyraźnie widać, że chmiele opadły. Sporo mieli. Piwo 24 litry, aczkolwiek po odpadzie zobaczymy, ile będzie. Dobra. Krótko mówiąc, zadajemy drożdże. Zadajemy drożdże. Żal mi tych drożdży, kurczę, pieczone. Drożdże. No i tak naprawdę chyba niepotrzebnie. Przy 23 placach, no przy 30 byłyby dwie. Dajemy. Poszło. Dobrze, mam to do siebie, że strasznie się kleją. Będę obserwował, co się będzie działo. Zaleję wodą, jak zaniosę je do piwnicy, tak? Bo bez sensu zaraz lać wodę, bo jak wleję tutaj wodę i uniosę wiadro, to ta woda wpłynie do wiadra. A nie chcę skazić piwa niczym. Szczerze powiedziawszy, nie interesuje mnie to. No i dobra, cóż. Zmęczony, mokry, poobijany. 23 plato. 23 plato. No dobra, nie jestem zadowolony, powiem wam tyle. Granica od 19 do 27, no ja mam 23. 4 plato mi zabrakło do górnej granicy. Takie życie. Z drugiej strony przedobrzyłem sprawę dolaniem tego. Mam tego świadomość, dolaniem tych 10 litrów. Ciągle muszę się uczyć tego wyschładzania mocnego piwa, że trzeba je przerwać. Szkoda, że zasugerowałem się programem, który chciał ode mnie 36 litrów początkowej brzeczki. No stało się. 24 i tak mam 4 litry więcej. Obawiam się, że właśnie te 4 litry więcej to jest te 4 brakujące plato. Litr na plato. Tak mi się wszystko to zgadza. Czyli gdyby jeszcze 4 litry pozwolić temu odparować, to uzyskałbym 27 plato. Ale już nie miałem siły, to jakaś kolejna godzina gotowania, bo tak mam wyliczone w tym garku, przy jego wadze, jest strukturze, budowie, ze stali, że 4,25 litra na godzinę odparowuje.
Jak widać po mnie, średnio zadowolony. Średnio zadowolony, jestem ciekawy, jakie to piwo będzie treściwe. Właściwie już mogę to sprawdzić. Na spławiku jest to samo. Na spławiku nie jest to samo, jest o jeden pleton mniej. To jest ciekawe. Też się cały klej, aczkolwiek może mi się wydaje 22 plato, tak? A tu 23. Kwestia umowna, czyli 1095 SG. Tu nie ma jeszcze drożdży, zaraz sprawdzimy. Ale słodycz. Słodycz i chmiele. Nie ma goryczki, to dobrze. Jest aromat w smaku. No, w zapachu trudno coś powiedzieć. W smaku jest słodycz i masakryczna ilość amerykańskiego chmielu. Oczywiście tego nie wleję, to wyleję. Niektórzy to piją do dna. Ja taki zboczony jeszcze nie jestem. Słuchajcie, wszystko, trzymajcie za mnie kciuki, zresztą ten film będziecie widzieć, jak ja już dobiegnę do mety, także nie ma o czym mówić, ale wiem, że trzymacie za mnie kciuki i tak dalej. Przed nami piwo górnej fermentacji Żytnie, nie wiem kiedy będę robił, może jak będzie, nie, dzień dziecka, nie, muszę z dzieckiem, nie muszę, chciałbym z dzieckiem spędzić, więc jakoś tam w pierwszej połowie czerwca, no bo w drugiej połowie jadę na Birofilia. Trochę wypić piwa, trochę pogadać, trochę, to może coś wygrać, zobaczymy. Rozmowa przed tym. Trzymajcie się. A potem dolna fermentacja oczywiście.